Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informacje dnia. Już za chwilę poznamy decyzję przyszłej premier Ewy Kopacz w sprawie powołania nowych ministrów. Wiadomo już, że nie będzie wśród nich ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Potwierdził on dziś rano, że kończy swoją pracę jako minister. Dodał, że jest to decyzja pani premier. Nowy gabinet Ewy Kopacz bez skompromitowanego w aferze taśmowej Bartłomieja Sienkiewicza. W stacji RMF FM Bartłomiej Sienkiewicz ocenił swoją pracę w resorcie. Powiedział, że to jeden z najwspanialszych epizodów życia. Jak mówił, po 19 miesiącach w rządzie, rozmowy z ludźmi, z którymi pracował, pozwalają mu wyjść z tego ministerstwa z podniesionym czołem. Socjolog profesor Andrzej Zybertowicz zauważa, że Bartłomiej Sienkiewicz pozostawia polskie tajne służby w rozkładzie. Bartłomiej Sienkiewicz pokazał, że jest wybitnym analitykiem i słabym urzędnikiem oraz żenującym politykiem. Odchodzi z ministerstwa, zostawiając podległe mu polskie tajne służby w stanie rozkładu, zostawiając poziom bezpieczeństwa kontrwywiadowczego Polski w sytuacji, która pozostawia bardzo wiele do życzenia. Okazało się, że o wiele lepiej Bartłomiejowi Sienkiewiczowi przychodzi mówienie i interpretowanie świata niż skuteczne działanie na rzecz państwa. Warto przypomnieć, że w podsłuchanej rozmowie z prezesem Narodowego Banku Polskiego Sienkiewicz omawiał szczegóły dealu, czyli finansowania deficytu ze środków Narodowego Banku Polskiego w zamian za dymisję ministra finansów. We wtorek prokuratura umorzyła jednak śledztwo w tej sprawie. Opozycja domaga się powołania komisji śledczej, która zbadałaby, czy szef resortu spraw wewnętrznych działał na szkodę państwa. Sztab protestacyjno-strajkowy 13 central związkowych z kompanii węglowej podejmie dziś decyzję w sprawie dalszych działań w obronie pracowników i kopalń. Wczoraj w kopalniach kompanii odbyły się masówki informacyjne dla załóg. Sztab informował o sytuacji w spółce i o postępowaniu zarządu, który, jak wskazują związkowcy, jedynie pozoruje dialog społeczny. Według sztabu tak zwane konsultacje planu naprawczego kompanii miały służyć jedynie uwiarygodnieniu jednostronnych decyzji zarządu. Nie są realizowane postulaty strony społecznej, która dąży do ratowania miejsc pracy. Związkowcy domagają się m.in. konsolidacji i ograniczenia importu rosyjskiego węgla. Ma być to oparte na możliwościach poprawy sytuacji w kompanii węglowej, perspektywie przyszłej rozwoju tej firmy, a nie jej zwijania. I jeżeli taki realny program zostanie przedstawiony nam, siadamy, dyskutujemy. Uważamy, i zresztą i potwierdzają to eksperci górniczy, eksperci zajmujący się gospodarką, że to są realne pomysły. Mówimy o konsolidacji polskiego górnictwa. Wtedy będziemy mieli wpływ na kształtowanie się cen. Będziemy mieli wpływ na to, żeby ograniczyć import ruskiego węgla, który zalewa po prostu Polskę, a nie rozdrabniania polskiego górnictwa, tym samym stwarzając możliwości wewnątrzkonkurencyjnej, a tym samym stwarzając zagrożenie dalszego spadku cen i dalszego eliminowania nas z rynku. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński powiedział, że likwidacja niektórych nierentownych kopalń jest nieuchronna. W jednej ze stacji radiowych Piechociński mówił, że związkowcy i górnicy muszą to zrozumieć. Winą za kryzys górnictwa minister obarczył złą koniunkturę. Ponownie obiecał, że rząd przygotuje program pomocy dla górnictwa, który ma ograniczyć rolę pośredników w handlu węglem. Polska Federacja Ruchu w Obronę Życia apeluje o modlitwę w intencji życia i rodziny. Czuwanie modlitewne, które odbędzie się w nocy z 3 na 4 października, zyskało poparcie Episkopatu Polski. Prace nad ustawą legalizującą procedurę in vitro, demoralizacja dzieci i młodzieży w szkołach, promowanie zgubnej ideologii gender – to tylko niektóre zagrożenia godzące w życie i wspólnotę, jaką jest rodzina. Obok protestów i marszów pro-life potrzeba także gorącej modlitwy w obronie fundamentów budujących przyszłość młodego pokolenia – podkreślają inicjatorzy akcji. Apelują o nocne czuwania przed Najświętszym Sakramentem, rozpoczynające się apelem jasnogórskim, a kończące poranną mszą świętą. Obrońcy życia ufają, że modlitwa spowoduje poruszenie sumień, zwłaszcza polityków uważających się za katolików. Wielka akcja modlitewna w intencji życia i rodziny uzyskała aprobatę Konferencji Episkopatu Polski. Rozpocznie się ona w przeddzień nadzwyczajnego zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.
Synod odbędzie się w dniach od 5 do 19 października w Watykanie pod hasłem Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji. Szkocja zostaje w Zjednoczonym Królestwie. Opowiedziało się za tym 53% mieszkańców. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy niepodległości podziękowali za demokratyczny wymiar referendum. To była pracowita noc dla członków komisji wyborczych. Liczyli głosy, które decydowały o dalszej przyszłości ich kraju. Pracownicy obecnie liczą głosy z urn wyborczych, które, jak wiadomo, zostały otwarte i sprawdzone pod względem integralności w ciągu ostatnich dni. Kwadrans przed godziną 23 pierwsze urny przyjechały z lokali wyborczych. Jako pierwsze wyniki spłynęły z historycznego hrabstwa Clackmannanshire. Jego mieszkańcy opowiedzieli się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. Oddano 35 410 kart do głosowania. Frekwencja wynosiła 88,6%. Liczba głosów na tak to 16 350. Liczba głosów na nie to 19 036. 24 karty do głosowania odrzucono. Dziękuję bardzo. And there were 24 rejected papers. Thank you very much. Wyniki pokazują, że na pewno można mówić o ogromnym sukcesie Szkotów. Ten sukces to wysoka frekwencja, co świadczy o ich świadomości i zaangażowaniu w funkcjonowanie kraju. Wysoka frekwencja w głosowaniu to jeden z pozytywów, gdyż pokazuje zaangażowanie ludzi. Gdziekolwiek byłeś w Szkocji w ciągu ostatnich kilku tygodni, ludzie mówili o tym, wykazując ogromną wiedzę. Nagle okazuje się, że jesteśmy ekspertami w polityce, są eksperci w prowadzeniu ankiet i innych metod poszukiwawczych. Wszyscy naprawdę się w to wkręcili. Według oficjalnych danych uprawnionych do głosowania w referendum było blisko 4 300 000 Szkotów, w tym niemal 110 000 młodych ludzi w wieku od 16 do 17 lat. Wynik referendum można uznać za sukces dyplomacji brytyjskiej. David Cameron, niezależnie od poprawności politycznej, osobiście zaangażował się w to, aby Szkocja pozostała w granicach Zjednoczonego Królestwa, w granicach Wielkiej Brytanii, jako część, a nie niezależne państwo, połączone jedynie głową monarchii konstytucyjnej, czyli głową królowej brytyjskiej. Nieudana próba odseparowania Szkocji od Zjednoczonego Królestwa miała zupełnie inny charakter niż w przypadku Ukrainy Wschodniej. Gdzie dziedzictwo komunizmu, myślenie w kategoriach często homo sovieticus, brak przetrawienia życia społecznego przez struktury demokratyczne, no bardzo skutkuje radykalizacją nastrojów, chwytaniem często za rozwiązania siłowe, brakiem poszukiwań rozwiązań kompromisowych. Ten separatyzm Szkotów może w kontekście sytuacji na Ukrainie tworzyć wzorce wspomagające dotychczasowe tendencje separatystyczne wschodniej Ukrainy, zwłaszcza tych obszarów Donbasu i Ługańska. Dziś kolejna tura rozmów w sprawie kryzysu ukraińskiego. W stolicy Białorusi, Mińsku, spotka się grupa kontaktowa do spraw kryzysu ukraińskiego w formacie Ukraina-Rosja-OBWE z udziałem przedstawicieli rebeliantów. Dzień wcześniej Stany Zjednoczone zapewniły, że będą pomagać Ukrainie w negocjacjach z Rosją. Ostatnie rozmowy w Mińsku przyniosły przynajmniej teoretycznie zawieszenie broni. Jak jednak pokazała praktyka, było ono wielokrotnie naruszane. Teraz w Mińsku ma być omawiany specjalny status nadany przez ukraiński parlament tym rejonom obwodów Donieckiego i Ługańskiego, które są opanowane przez prorosyjskich separatystów. Wczoraj prezydent USA Barack Obama zapewnił ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenkę, że Ameryka będzie w dalszym ciągu mobilizować społeczność międzynarodową do rozwiązania kryzysu na Ukrainie na drodze dyplomatycznej i pomagać Kijowowi w negocjacjach z Rosją. Zaznaczył, że Rosja nie może dyktować Ukrainie warunków jej współpracy z innymi partnerami. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przebywał w ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie zabiegał o wsparcie tych krajów. Today Ukraine
Dziś Ukraina płaci bardzo wysoką cenę za obronę tego, w co wierzymy, demokracji i wolności wyboru własnej przyszłości. Our own future. Tymczasem do końca listopada Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zwiększy dwukrotnie liczbę swych obserwatorów na Ukrainie. Będzie ich 500. OBWE planuje także w ciągu 4 najbliższych tygodni rozmieścić samoloty bezzałogowe do monitorowania rozejmu między siłami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami na wschodzie. Została nam jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje dnia w południe. Zapraszam. Szczęść Boże, Julita Mirecka, rozpoczynamy informacje o pogodzie. Zapraszam. Na wschodzie Polski oraz na Pomorzu Zachodnim od samego rana pogodnie. Duże zachmurzenie, a po południu deszcz od ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska przez Wielkopolskie Centrum po Pomorze Gdańskie. Zachmurzy się również na Mazowszu i Podlasiu. Termometry wskażą maksymalnie od 19-20 stopni od Mazur przez Centrum Podolny Śląsk do 23 w południowo-wschodniej, a także północno-zachodniej części kraju. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny z południowego wschodu. Barometry w stolicy wskażą około 1020 hektopaskali i ciśnienie będzie spadać. A już teraz prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.